Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest podcast Biznes od Początku, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami o tym, jak zaczynali i jak rozwinęli swój biznes. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Kokoszka. Marcin w wieku 20 paru lat rozpoczynał swoje biznesy. Tych biznesów miał kilka, między innymi prowadził 11 placówek kredytowych. W wieku 23 lat przez swoje pewne błędy prawno-podatkowe miał już 1 000 000 złotych długu. Z Marcinem porozmawiam o tym, jak do tego doszło i w jaki sposób z tego długu wyszedł. Porozmawiam też, jak w tak młodym wieku tak dynamicznie rozwijał swoją sieć biur kredytowych oraz o kolejnym jego najnowszym biznesie, czyli mikroleasingu. Zapraszam. Cześć Marcin. Cześć, witaj. Powiedz na początek kilka słów o sobie, czym się zajmujesz zawodowo? Przede wszystkim jestem przedsiębiorcą i to już od kilku, nawet bym powiedział teraz, to już nawet kilkunastu lat, bo chyba już ponad właśnie 10 lat zajmuję się prowadzeniem różnego rodzaju biznesów. No i teraz już po różnych perturbacjach zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem kancelarii prawnej, spółki oddłużeniowej, spółki windykacyjnej. Mam swoją porównywarkę finansową i call center. A takim moim największym i najnowszym teraz projektem, nad którym cały czas pracuję, to jest spółka mikroleasingi. Założyłem spółkę leasingową, także to są te rzeczy, czym teraz się przede wszystkim zajmuję. Tych firm i projektów było u Ciebie bardzo dużo, a to jest podcast Biznes od Początku, więc powiedz, co było właśnie na początku, co było jako pierwsze, jaka była Twoja pierwsza firma? Pierwsze, to taki oficjalny pierwszy biznes to było biuro kredytowe. To zrobiłem z wspólnikiem, którego poznałem, można powiedzieć, ja to nazywam biznesem, którego poznałem właśnie w marketingu sieciowym. I właśnie kiedy jeszcze wcześniej, gdzieś nawet już będąc niepełnoletnią osobą, jeździłem na różne szkolenia i zapisywałem się właśnie do marketingu sieciowego, to już tam zdobywałem pierwsze doświadczenia. Tam poznałem pierwszego wspólnika, z którym później otworzyłem pierwszy tradycyjny biznes w takim rozumieniu, jak większość osób to rozumie. Natomiast no, zaczynałem już można powiedzieć jako dziecko. Różne rzeczy robiłem, żeby zarobić jakieś dodatkowe pieniądze. Na przykład, czy to zbierałem ślimaki, czy handlowałem ołówkami. To są takie rzeczy, które gdzieś tam jako dziecko, czy już w liceum później dograłem na różnych imprezach jako DJ. Gdzieś tam mieliśmy z kolegą też swój sprzęt i jeździliśmy. Także pytanie, jak daleko wstecz mamy na to patrzeć i jak bardzo oficjalny to ma być biznes. Natomiast takich właśnie poza marketingiem sieciowym, to pierwszy tradycyjny biznes to było biuro kredytowe. Okej, mieliście swoje biuro stacjonarne też, w jaki sposób ten biznes funkcjonował? Przede wszystkim tak, podpisaliśmy umowy z operatorami, nawet nie bezpośrednio z bankami, tylko właśnie z innymi pośrednikami. Otworzyliśmy biuro stacjonarne w małej miejscowości, właściwie w gminie, tak, która liczyła wtedy 11 tysięcy osób. No i tam otworzyliśmy, to było jedyne w tej gminie biuro pośrednictwa finansowego. No i tam wtedy przychodzili, myśmy reklamowali się plakatami, jakąś reklamą na Facebooku, natomiast nie taką oficjalną, gdzieś płatną reklamą, tylko bardziej poprzez zaproszenie znajomych. Wtedy jeszcze nasza klasa prężnie funkcjonowała, więc też jakieś na swoich prywatnych profilach dodawaliśmy ogłoszenia o tym, że mamy biuro kredytowe. No i to, co też spowodowało taki, można powiedzieć, dość dobry napływ klientów, to było to, że wprowadziliśmy tam punkt opłat. Teraz to jest naturalne i normalne, że za robienie opłat praktycznie się nie płaci. Natomiast kiedyś prawie wszędzie były to no, płatne i to gdzieś po parę złotych trzeba było płacić za zrobienie przelewu, na przykład jak się szło na pocztę. A większość osób takich, którzy nie robili tego online, właśnie offline'owo robili te przelewy na poczcie. No i my w naszym biurze kredytowym wprowadziliśmy właśnie takie opłaty, które zrobiliśmy promocję 0 zł. Myśmy mieli bardzo niskie opłaty swoje, więc uznaliśmy, że zapłacimy za tych klientów, a przyciągniemy ich i rozpromujemy ten nasz punkt, no i wtedy wprowadziliśmy w tej gminie chyba jako pierwsze przelewy takie 0 zł. Co z tym biznesem było dalej? Dlaczego obecnie nie prowadzisz biura kredytowego? No, w międzyczasie na początku rzeczywiście rozwijałem te biuro. Najpierw doszliśmy do 7 biur. Wtedy jeszcze do nas dołączył trzeci wspólnik. Później z tym wspólnikiem się rozstawaliśmy. On zabrał 2 biura, mi z drugim wspólnikiem zostało 5 biur. I później dołożyliśmy jeszcze kolejne 6 biur. Także w pewnym momencie prowadziłem 11 biur kredytowych. No i to się rozwijało bardzo fajnie. Natomiast w pewnym momencie przeinwestowałem, dlatego że wcześniej też prowadziłem kilka biznesów równolegle. Popełniłem błędy prawno-podatkowe, tak oficjalnie nazwę, a przede wszystkim po prostu źle rozliczaliśmy jedną z usług. No i się okazało po ponad pół roku prowadzenia tam tego biznesu właśnie, że nie mamy do zwrotu podatku, tylko mamy do zapłaty i to prawie tam było 250 tysięcy złotych do zapłacenia samego podatku. Myśmy nie mieli tych pieniędzy, więc po prostu straciliśmy płynność. W międzyczasie ja wziąłem jakieś kredyty na otwieranie innych biznesów, miałem pożyczone pieniądze od rodziny. Mając
mając też kilkanaście lokali, kilkanaście abonamentów na telefon, na internet, wszystkie te umowy, kiedy zaczęły być wypowiadane, do tego jeszcze doszły obciążenia na przykład ZUS, tak, dlatego, że chcieliśmy w pierwszej kolejności pracownikom wypłacić wynagrodzenia, no ale ZUS-u już gdzieś tam nie daliśmy rady od razu zapłacić, no więc wszystkie te rzeczy spowodowały, że po podsumowaniu wszystkich naszych zobowiązań okazało się, że mamy do spłaty ponad 1 000 000. Także siłą rzeczy trzeba było zamknąć praktycznie poza dwoma oddziałami praktycznie wszystkie te biura. Czyli ten 1 000 000 długu zrobiłeś na tych biurach kredytowych? W dużej mierze tak, dlatego że przez te biura kredytowe sprzedawaliśmy też różnego rodzaju usługi prawne, które były sprzedawane na raty. No i tam były różnego rodzaju doradztwa i trochę można powiedzieć, że szef bez butów chodzi, dlatego że myśmy pomagali ludziom w wychodzeniu z długów, pomagaliśmy im właśnie robiąc czy to restrukturyzację, czy czyszczenie BIK-u, czy różnego rodzaju inne usługi prawne, które gdzieś w takiej formie prowadziliśmy i rozkładaliśmy tym osobom to na raty. No i w związku z tym, że rozkładaliśmy to na raty, a że zmieniliśmy sposób księgowania na przełomie roku, okazało się, że podatek musimy płacić od każdej podpisanej umowy, a nie od każdej złotówki, która wpłynie na nasze konto. Natomiast myśmy się zorientowali, czy też dowiedzieli o tym po ponad pół roku prowadzenia takiego sposobu właśnie no biznesu. Także to można powiedzieć, że ten biznes zachwiał naszą płynność finansową, tak? I to był klucz do późniejszego upadku, dlatego że samych zobowiązań mieliśmy o wiele więcej. No i tak jak mówię, to były też umowy długoterminowe na różne lokale, które później tak naprawdę nas dobijały, bo nawet jeżeli były wypowiedziane umowy, no to już kaucje gdzieś poprzepadały. Były 3 do 6 miesięcy okresy wypowiedzeń w niektórych tych lokalach. Jeżeli chodzi o telefony, no to tam czasami trzeba było zapłacić karę w wysokości 80% tego, co zostało w ogóle do końca jeszcze do abonamentu, więc te kwoty były dość spore. No dodatkowo właśnie jeszcze gdzieś kredyt, też wtedy prowadziłem wypożyczalnię strojów karnawałowych, sklep ze zdrową żywnością. To były takie, miałem franczyzy oddziału Skoku, natomiast w tym momencie już gdzieś tam wtedy wychodziłem z tych franczyz. Został mi właśnie ten sklep, który też został sprzedany, natomiast tak został sprzedany bardziej za odstępne po prostu, żeby to nie było coś, na czym zarobiłem. Został, można powiedzieć, bardziej nawet oddany tam za parę po prostu, nie wiem, za koszt po prostu półek. A jeżeli chodzi o wypożyczalnię, no to przez jakiś czas jeszcze zostało. Później ze wspólnikiem się podzieliliśmy i mój wspólnik zabrał tę wypożyczalnię, a ja zabrałem jakby tą część finansową. Okej, okay. Można to było robić w innej formie, bo mówiłeś, że tam, no, jeżeli chodzi o ten dług, no dowiedziałeś się po czasie dopiero, że ten podatek nalicza się w inny sposób, ale można to było robić inaczej? Tak. Można to było przekształcić jakoś? Zdecydowanie. W tym momencie już nie, natomiast mogliśmy zacząć robić to inaczej. Od początku mogliśmy to w inny sposób po prostu. To tak naprawdę była kwestia odpowiednich zgłoszeń do urzędu, tak? I odpowiedniej formy prowadzenia działalności i do pewnych obrotów wszystko by nam się zgadzało. Dzisiaj jestem w stanie to o tym, jakby dzisiaj to wszystko wiem, bo wtedy bardzo mocno się na tym sparzyłem i każdą obecną decyzję taką prawną, podatkową, mimo że dla mnie to cały czas nie jest temat jakiś super sexy, ale cały czas ten, jakby wiem, że trzeba na to bardzo mocno patrzeć. Ja zapłaciłem kilka lat swojego życia za to, żeby właśnie wychodzić z tych długów i teraz bardzo mocno sprawdzam każdy z takich tematów. Dzisiaj znam na to rozwiązania. Dzisiaj też moim klientom pewne tematy sprawdzam i podpowiadam, w jaki sposób powinni to robić, albo znajduję u nich jakieś błędy, zagrożenia. Natomiast no właśnie, wtedy można powiedzieć, że to nie jest tak, że księgowość to zawaliła, bo fakt jest taki, że rzeczywiście to księgowość nam powiedziała o tym za późno, natomiast myśmy w ogóle nie byli w ten temat zaangażowani, więc jakby ja tutaj biorę winę na siebie, dlatego że księgowość, dzisiaj to już wiem, nie jest od tego, żeby nam doradzać, tylko oczywiście dobra księgowość to robi, ale księgowość jest od tego, żeby zaksięgować po prostu dokumenty, tak, te, które my im przyniesiemy, a to jest w naszym obowiązku jako przedsiębiorców dobrze dobrać odpowiednią formę prowadzenia działalności, sposób opodatkowania. Tak, ja wtedy też myliłem, jakby nie wiedziałem, czym się różni doradca podatkowy, doradca prawny, czy tam, no, radca prawny akurat wiedziałem, ale radca podatkowy, czy na przykład księgowy, dla mnie to było to samo, tak, a to jest ogromna różnica i dzisiaj to wiem, że jeżeli układam jakąś strategię na swoje podatki, tak, na sposób prowadzenia działalności, sposób księgowania, to ja powinienem oprócz tego, żeby mieć dobrą księgową, to jeszcze to skonsultować z doradcą podatkowym.
Tak, no tutaj akurat niewiedza kosztuje i też jest takie powiedzenie, że księgowy jest trochę pracownikiem urzędu skarbowego. Jemu nie zależy, żeby przedsiębiorcy płacili jak najniższe podatki, tylko żeby wszystko w papierach się zgadzało, a właśnie od takiego doradztwa jest właśnie doradcy podatkowi od tego są. Powiedz mi taką rzecz, dlaczego ty otwierałeś kolejne firmy, skoro miałeś kilkanaście tych placówek kredytowych, to dlaczego jeszcze była tam ta wypożyczalnia strojów, SKOK, po co ci to było? Wiesz co, wtedy miałem 21-22 lata. Jak ja zaczynałem gdzieś, nie, poszedłem na studia, ale po pół roku je rzuciłem i to był początek, można powiedzieć, jakichś takich moich spraw zawodowych. Ja na pewno też nie zdawałem sobie wtedy sprawy, jak dobrze mi idzie, dlatego że ja nie konsumowałem tych pieniędzy. Ja je cały czas reinwestowałem, więc ja też, można powiedzieć, trochę wyrosłem w takim, na takiej dość dużej motywacji książkowej, różnego rodzaju szkoleń motywacyjnych i ja zawsze chciałem osiągnąć jakieś duże rzeczy. Mi zawsze prowadzenie biznesu bardzo imponowało. No i to jest coś takiego, co wtedy, jak zacząłem to robić, to po prostu byłem głodny sukcesu. To był jakiś taki mój początek, a jeszcze nie zdążyłem się, można powiedzieć, rozleniwić, dlatego że, tak jak mówię, no nie konsumowałem tych pieniędzy, tylko cały czas reinwestowałem, a ja też tak po prostu chyba ego pozwalało mi po prostu funkcjonować, działać dalej. Czułem też, że czego się nie dotknę, co to o złoce i chciałem zrobić kilka takich brandów międzynarodowych czy tam krajowych, ale rzeczywiście dużych firm. Więc to było coś takiego, co widziałem gdzieś, jakąś możliwość biznesową. Czułem też, że jestem dość mocny w tych rzeczach, które robię, że rzeczywiście dobrze zarządzam, że potrafię się zaangażować, że no jakoś tam też się wyszkoliłem, żeby dobrze zarządzać zespołem, żeby dobrze robić marketing i sprzedaż, no i po prostu osiągać dobre wyniki finansowe. To, czego wtedy zabrakło, no to właśnie tych takich bardziej papierkowych tematów, tak? Czyli właśnie aspektów prawnych, aspektów no, podatkowych, księgowych. Udawało ci się to wszystko godzić i znaleźć na to wszystko czas, żeby tyle tych placówek i tym wszystkim, żeby zarządzać? Dawałeś wtedy radę? Bardzo ciężko. To muszę uczciwie powiedzieć, że wtedy zarówno z znajomymi, jak i z rodziną, to gdzieś tam relacje, można powiedzieć, nie tyle nawet się pogorszyły, co prawie zanikły, dlatego że to po prostu od rana do wieczora, a czasami i w nocy, tak, po prostu non-stop wymagało dużej pracy. Uważam dzisiaj, że błąd nie polegał na tym, że firm było kilka, tylko błąd polegał na tym, że to były różne modele biznesowe w różnych branżach, dlatego że dzisiaj też prowadzę kilka biznesów, tylko to wszystko się kręci wokół właśnie finansów, prawa i marketingu i te trzy rzeczy gdzieś siebie przenikają i nawzajem te biznesy się wspierają, tak? Jeżeli mamy na przykład kancelarię, która jest wspierana przez spółkę windykacyjną, tak? I odwrotnie mamy spółkę oddłużeniową, która też swoich klientów kieruje do kancelarii, a kancelaria czasami wskazuje właśnie klientom drogę, żeby poszli w kierunku właśnie firmy oddłużeniowej. Mamy call center, który nas wspiera i to jest wszystko ze sobą bardzo fajnie powiązane. Natomiast jak to wtedy wyglądało? No wtedy franczyza rządziła się swoimi prawami, tak? Biura kredytowe, okej, wspierały te biura, te placówki franczyzowe, natomiast to był jakiś tam procent. To nie było tak, że to była główna gałęź sprzedaży, więc był też inny sposób działania. Ale to były właściwie jedyne biznesy, które się tak wspierały, bo popatrzmy dalej, wypożyczalnia strojów karnawałowych, a finanse, dwie kompletnie różne rzeczy. Tutaj mamy usługi finansowe, tutaj no wypożyczalnia, tak? A jeszcze kolejny biznes, handel zdrową żywnością, sklep z zdrową żywnością. To już po pierwsze to jest w ogóle handel, tak? Bo pozostałe rzeczy to są usługi, tak? Po drugie, zupełnie inne wolumeny, dużo mniejsze marże, dużo mniejsze jakości produktów, tak? Jakieś dodatkowe w ogóle sanepid i tak dalej, jakieś takie rzeczy, których w ogóle nie musieliśmy mieć w innych biznesach. I w momencie, kiedy nie było skali, to uważam, że mój czas był też źle lokowany, bo ja, żeby prowadzić jeden sklep, musiałem mieć taką wiedzę, jak osoba, która prowadzi tych sklepów 10 czy 15. 15, tak? Nie licząc oczywiście wiedzy takiej stricte z zarządzania czy budowania zespołu, ale o samym biznesie musiałem mieć tyle wiedzy, co ktoś, kto prowadził całą sieć. Dlatego uważam, że wtedy to był o tyle błąd, że po prostu poszedłem w różne branże i w różne też jakby modele dystrybucji, tak? Usług czy też sprzedaży. Mhm. Wracając do tego długu, który mieliście, czy tam były po drodze jakieś takie symptomy, które przeoczyłeś, które świadczyły o tym, że taki duży dług rośnie, czy to już po prostu był taki moment, że tutaj się dowiedziałeś z księgowości, że musicie tak płacić podatek, czy można było coś po drodze jednak zauważyć? Wiesz co, na pewno można było. Natomiast to też jest tak, że jak pewnie byłeś czasami w takich projektach i tutaj nasi słuchacze tak samo, że jest coś takiego jak właśnie moment flow, że wchodzisz w coś i po prostu nie wiesz nawet, kiedy przeleciały 2 godziny. Ja miałem tak z tygodniami, nie z godzinami, tak, że jak coś wchodziłem i po prostu działałem i jak cały czas jesteś w takim pędzie, cały czas robisz jakieś nowe projekty, obiecujesz księgowości, że coś tam dowiedziesz, ale
tak naprawdę wiesz, że żeby tej księgowości zapłacić za fakturę, to ty musisz sprzedać i jedziesz szkolić po prostu jakiś zespół w jednym mieście, w drugim robisz rekrutację, tak? Jedziesz, przygotowujesz jakieś materiały dla jakiejś konferencji online dla twoich pracowników. Później otwierasz nowy biznes, więc musisz też bardzo jakby dużo wokół tego czasu poświęcić pracy, dużo rzeczy się nauczyć, wiele spotkań odbyć i jesteś cały czas przemęczony. Oczywiście działasz na motywacji, działasz na kawie i chcesz te rzeczy robić, wstajesz, zaciskasz zęby i lecisz dalej, nawet sprawia ci to przyjemność. Natomiast też w momencie, kiedy jesteś non-stop przemęczony, non-stop masz bardzo dużo pracy, to wiele rzeczy albo nie widzisz, albo nie chcesz widzieć, dlatego że uznajesz, że jeszcze tylko musisz to, to, to i to zrobić i wtedy sobie wstecz pewne rzeczy poukładasz. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli ileś rzeczy tam robisz, to po prostu stać się też na popełnianie błędów. I jeżeli tam były jakieś kosztowne błędy, ale te koszty były nie za duże, to ja po prostu na rzecz tego działania i tego rozwijania się po prostu potrafiłem czasami zapłacić, czy to jakąś karę, czy po prostu coś, co trzeba było zapłacić, żebym tylko nie musiał się tym zajmować, a mógł rozwijać się dalej i patrzeć tylko do przodu. Teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę i patrzę sobie wstecz na po prostu to, co robiłem, to trochę porównałbym to do drużyny piłkarskiej, która ma bardzo dobry atak, ale w ogóle nie ma obrony. No i tak naprawdę to jest tak, że wiesz, do finału możesz dojść atakiem, ale mistrzostwa wygrywa się obroną i bramkarzem, także tak to wtedy wyglądało u mnie, że cały czas patrzyłem tylko jak się rozwijać, a w ogóle nie sprawdzałem tego, jak zadbać o papiery, jak zadbać o finanse, o płynność. Teraz wiem, że więcej firm upada z powodu braku płynności, a nie z powodu tego, że nie mają biznesu. A bardzo dużo biznesów, i pewnie nieraz to gdzieś już wiele osób słyszało, że są biznesy, które lecą latami na stracie, ale się utrzymują, bo mają płynność, tak? Bo komuś nie zapłacą, a sami dostali fakturę, mają płynność, wychodzą z tego dołka, no i są w stanie później dalej funkcjonować. A ludzie, którzy zbyt agresywnie się rozwijają i nie patrzą na swoją płynność, mimo tego, że mają dobry biznes, mogą czasami mieć z tym problem. Po prostu mogą zbankrutować. Trafiłem na ciebie przez Kamilę Rowińską. Przyszedłeś do niej bodajże w wieku 23 lat z milionem złotych długu. W jaki sposób z tak dużego długu się wychodzi? Co zrobiłeś, żeby z takiego długu w ogóle wyjść? No, rzeczywiście, przyszedłem do Kamili i to była, no nie wiem, czy najlepsza decyzja w moim życiu, ale na pewno jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, dlatego że powiem może po kolei, krok po kroku, jak to wyglądało, dlatego że w jakim ja byłem w ogóle wtedy stanie. No ja miałem 23 lata, miałem milion długu, tak? No i to było tak, że miałem bardzo duże huśtawki emocjonalne. Moi znajomi, czy też rodzina, która się dowiadywała, nie wszyscy oczywiście o pełnych kwotach, natomiast o tym, że w ogóle zbankrutowałem, o tym, że musiałem pozamykać te biznesy i że mam długi, dowiedziało się dość sporo osób. Dość szybko takie informacje się rozchodzą. No i wtedy ludzie reagowali na dwa sposoby. Albo jak można być takim idiotą i doprowadzić do takiej sytuacji, do takich długów, albo ojej, Marcinku, co teraz możemy zrobić, tak, teraz cię tu po prostu przytulimy, no szkoda, trudno, jakoś to będzie. Natomiast ja nie potrzebowałem ani jednej, ani drugiej z tych reakcji, tylko potrzebowałem właśnie jakiegoś konkretnego planu i działania. Ja zawsze byłem bardzo zadaniowy i w momencie, kiedy przyszedłem do Kamili, to Kamila powiedziała, dobrze, doprowadziłeś do tego, więc teraz zastanówmy się, jakie są twoje mocne strony, jakie są twoje słabe strony, jakie są twoje wartości życiowe i zaczęliśmy nad tym pracować od pierwszego coachingu, na którym byłem u Kamili, to ja wyszedłem stamtąd i mówię, kurczę, myśmy w ogóle ani się nie użalali nad tym, ani nie złościliśmy się na to, tylko jakby podczas tej godziny, podczas której byłem u Kamili, więcej rzeczy przeanalizowałem niż przez poprzedni kwartał, że więcej rzeczy sprawdziłem, w czym ja byłem dobry, a co poszło nie tak. Kamila też później mi powiedziała, że mówi, Marcin, niezależnie od tego, czy zarobisz milion, czy stracisz milion, jedno i drugie nie jest takie proste, tak? Coś jednak zrobiłeś takiego, że udało ci się doprowadzić do miliona w wieku 23 lat. No niewielu osobom się to udaje. Tego chyba na pierwszym coachingu nie usłyszałem, natomiast jakiś czas później coś takiego mi powiedziała, to też mnie bardzo podbudowało, bo stwierdziłem, no tak, kurczę, robiłem rzeczy naprawdę duże w tym wieku, tak? Bez jakiegoś większego wsparcia, więc to było coś takiego, co mi dało kopa. Ja wtedy też wyprowadziłem się z Gliwic do Krakowa, zamieszkałem na zapleczu właśnie jednej z tych, które zostały wypożyczalni strojów karnawałowych, no i tam przez pół roku można powiedzieć, że pracowałem zdalnie, cały czas pracowałem nad sobą, robiłem jakieś nowe biznesplany, ciągle się rozwijałem, no i starałem się być bardzo na bieżąco też z różną, z książkami motywacyjnymi i z w ogóle wiedzą o biznesie, żeby mieć cały czas motywację i cały czas do czegoś dążyć. No i to nie było proste. Ja wtedy miałem rzeczywiście takie
huśtawkiem emocjonalny nawet siadałem do alkoholu. Nie jeden raz brałem po prostu weekend, przychodził, to ja brałem butelkę alkoholu, zamawiałem pizzę, siadałem do jakiegoś serialu i tak umiało przelecieć od piątku do niedzieli. Natomiast wiedziałem, że za niedługo będzie coaching, musiałem się brać do roboty, bo mieliśmy jasno określone, konkretne cele, które ja muszę osiągnąć do kolejnego coachingu, do kolejnej jakichś moich terminów, w których mam to zrobić. No i to było coś takiego, co mnie z powrotem stawiało na nogi, no i działałem. I to, co wtedy było dla mnie bardzo ważne, to budowanie z powrotem zaufania do siebie, że jestem w stanie z tego wyjść, że jestem w stanie sobie wszystko poukładać, dlatego że niezależnie od tego, jakich miałbym dobrych prawników, jakbym miał wyliczone wszystkie spłaty czy inne rozwiązania na wyjście z tych długów, to w momencie, kiedy ja i moja psychika by nie dawały radę, wtedy nic nie wypaliłoby, nie mielibyśmy szans z tego wyjść. Po pół roku wróciłem do Gliwic i stwierdziłem, że skoro wcześniej zacząłem od biur kredytowych i już wiem, jakie tam popełniłem błędy, a wcześniej szły mi dobrze, zarabiałem na tych biurach, to jestem w stanie do tego wrócić, sam usiąść w tym biurze, zacząć po prostu być pośrednikiem finansowym, no i zacząć na to zarabiać. Ja wiedziałem, że muszę zarobić na to, wiedziałem, że nie mogę iść nigdzie do pracy, dlatego że moje odsetki miesięczne od mojego długu to było kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. No więc jak mówi jeden z bohaterów pewnego serialu, że nie ma pracy w Polsce dla ludzi z moim wykształceniem, które by mi dały takie wynagrodzenie, tak? Także wtedy zacząłem otwierać, z powrotem otworzyłem ten biznes, już po kilku tygodniach zatrudniłem kolejne osoby i wtedy też zdecydowałem się na zatrudnienie po prostu prawnika. Dałem pełnomocnictwa prawnikowi i on prowadził moje sprawy. No i to mi pozwoliło stanąć już tak na poważnie na nogi, dlatego że jako ludzie nie jesteśmy w stanie myśleć o dwóch rzeczach jednocześnie, jakby nie jesteśmy w stanie iść w dwóch różnych kierunkach. Mamy po prostu jakiś fokus na coś, jeżeli nas coś rozproszy, to już patrzymy w innym kierunku. No i w momencie, kiedy ja miałem zaplanowane jakieś działania biznesowe, żeby zarobić pieniądze, żeby spłacić te długi, a odebrałem kilka telefonów od firm windykacyjnych, od poborcy skarbowego, od jakichś osób, którym zalegałem pieniądze, to ja się cały czas rozpraszałem, cały czas miałem zły humor, cały czas się bardzo źle z tym wszystkim czułem. No i w momencie, kiedy dałem pełnomocnictwa do tych instytucji prawnikowi, to ja mogłem się w 100% skupić na biznesie, z nim miałem spotkania tam czy tam rozmowy co kilka dni czy tygodni, zależy jaki tam był moment, no i podsumowaliśmy, gdzie mamy już jakieś ugody, co powinienem spłacać w pierwszej kolejności, ale pomiędzy tymi spotkaniami ja miałem czas na biznes i czas na zarabianie pieniędzy, a pracowałem potężnie, chyba jeszcze bardziej niż w momencie, kiedy pierwsze biznesy prowadziłem, dlatego że no nie było takiego miesiąca, żebym ja pracował poniżej 300 godzin, a bywały takie miesiące, że pracowałem powyżej 400 godzin miesięcznie. Więc no nie ma, że niedziela, cały czas po prostu byłem w pracy, a czasami to przez tydzień umiałem poza biurem słońca nie widzieć, bo po prostu jak przychodziłem do pracy, było jeszcze ciemno, jak wychodziłem, było już ciemno. I to nie mówię o zimie, tylko rzeczywiście to było po prostu normalny gdzieś środek roku i tak to u mnie funkcjonowało, że przychodziłem do pracy o 4, 5 rano, wychodziłem 21, 22, jakaś kolacja, jakiś prysznic i no i krótka drzemka i z powrotem szedłem do pracy. Oczywiście wtedy bardzo jej podupadło moje zdrowie i relacje rodzinne nadal nie były na dobrym poziomie, natomiast wtedy było inne skupienie. Wtedy się skupiałem na tym, żeby wyjść z tych długów i wiedziałem, że dopóki z tym sobie nie poradzę, to innych rzeczy w życiu też nie ogarnę. Mhm. Czyli cały praktycznie dług spłaciłeś, wracając do tego biznesu tych biur kredytowych, tak? Biura kredytowe pozwoliły mi, jakby ja wtedy bardzo, jeszcze bardziej byłem wyszkolony, więc prowadząc biura kredytowe prowadziłem też bardzo agresywny marketing. Okazało się, że zaczęło się zgłaszać do mojego biura kredytowego ludzie praktycznie z całej Polski. Ja nie byłem w stanie ich online'owo obsłużyć, dlatego bardzo szybko otworzyłem stronę internetową, która została porównywarką finansową. Zaraz potem, żeby to dobrze obsługiwać, zatrudniłem pierwsze osoby do call center i te osoby no, kontaktowały się z tamtymi osobami i nawiązaliśmy współpracę przez sieci afiliacyjne głównie, przez domy mediowe z różnymi bankami, tak żeby wnioski online im przekazywać, wnioski kredytowe. I bardzo szybko to stało się dla mnie większym biznesem niż te biura kredytowe. Ja wtedy miałem dwa biura w Gliwicach i we Wrocławiu. Natomiast po jakimś czasie to już było tak, że okej, zostały sobie te biura, ja już w nie się nie angażowałem, a bardzo mocno zaangażowałem się w właśnie te pośrednictwo online i w porównywarkę finansową. Z czasem okazało się, że sporo naszych klientów nie może dostać nigdzie finansowania. Szczerze powiedziawszy, byli w podobnej sytuacji
do mojej, czasami lepszej, czasami gorszej, ale tak czy inaczej nie mogli dostać ani kredytu w banku, ani jakiegoś finansowania pozabankowego. No i wtedy na bazie już moich doświadczeń, współpracy właśnie z prawnikiem, naszych tutaj no, kontaktów do osób, które potrzebują finansowania, a nie mogą nigdzie dostać, więc potrzebują po prostu pomocy finansowej, otworzyliśmy spółkę Mediator, która jest spółką oddłużeniową. No i wtedy zaczęliśmy pomagać osobom wychodzić z długów. Ja już wtedy byłem na dobrej drodze, żeby z tych długów wyjść, no i wtedy to był kolejny taki biznes, który pomógł mi się rozwijać. Ja tu robię dość duże kroki, dlatego że to wszystko, każdy z tych kroków, o których mówię, to było po kilkanaście miesięcy. Natomiast kolejne rzeczy, które wyszły, myśmy bardzo słuchali klientów i patrzyliśmy cały czas, byłem bardzo uważny, co jest potrzebne na rynku, czego ludzie jeszcze potrzebują. No i coraz więcej osób w momencie, kiedy pomagaliśmy im wychodzić z długów, a robiliśmy to poprzez restrukturyzację, mediację, czyli gdzieś usługi bardziej takie prawne niż stricte finansowe, no to klienci wiedzieli, że skoro my działamy w sposób prawny, to przychodzili do nas ze wszystkimi tematami, jakie mieli prawne. Tak, ktoś chciał rozwód, ktoś chciał odszkodowanie, ktoś inny chciał odzyskać pieniądze z polisy o lokaty, tak, komuś innemu jeszcze pies za głośno szczekał u sąsiada, no i tego typu rzeczy przychodzili do nas, no i myśmy to oddawali takie zaprzyjaźnionej kancelarii. Natomiast w pewnym momencie stwierdziliśmy, kurczę, tych spraw jest tak dużo, my musimy otworzyć swoją kancelarię. No i wtedy otworzyliśmy swoją kancelarię i równolegle, można powiedzieć, w tym samym czasie widzieliśmy, że jak przychodzą do nas oddłużyć się osoby, które są, no, które są przedsiębiorcami, to powiedziałbym nawet 80% tych osób miało w miarę dobry biznes, ale ktoś im nie zapłacił. I znowu tutaj się kłania ten temat, który był u mnie, czyli masz w miarę dobry biznes, ale masz problem z płynnością. Ja tym osobom mówię, wy nie potrzebujecie oddłużenia, wy potrzebujecie windykacji. No i po kilku takich odsyłaliśmy do różnych firm windykacyjnych, no i z jednych byli zadowoleni, z innych mniej. Natomiast wtedy stwierdziliśmy też, że już mamy swoją kancelarię, mamy kontakt do tych ludzi, więc otwórzmy swoją spółkę windykacyjną. No i rzeczywiście otworzyliśmy spółkę windykacyjną, a później bardzo szybko zaczęliśmy robić też windykację międzynarodową. I można powiedzieć, że ta windykacja międzynarodowa to był pierwszy biznes, który wynikał z jakichś statystyk, z naszych wyliczeń i z badania rynku, że jest taka nisza, jest taka luka i że warto byłoby w to wejść. A wszystkie pozostałe biznesy wynikały z tego, że klienci nam powiedzieli, czego oni potrzebują i my zaczęliśmy dla nich świadczyć te usługi, a później to po prostu wyskalowaliśmy. Więc droga wychodzenia z tych długów była równolegle oparta o rozwój różnych innych biznesów. Nie mogę przypisać jednemu konkretnemu biznesowi właśnie jakby pełnych zysków. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, co najbardziej mi pomogło, to prawdopodobnie to była właśnie ta porównywarka finansowa, która od początku szła bardzo dobrze. Podajesz tutaj tyle informacji, że już mam kilkanaście pytań odnośnie jednej wypowiedzi twojej. Powiedz mi taką rzecz. Działamy. Mówiłeś, że w tych biurach kredytowych stosowałeś taki bardzo agresywny, mocny marketing. W jaki sposób ten marketing wyglądał? Co robiłeś? W jaki sposób tam zdobywałeś klientów? Przede wszystkim, jakby też na początku mierzyłem siły na zamiary. Patrzyłem, co jest możliwe. Jedna z kluczowych dla mnie rzeczy od zawsze i dalej się tego trzymam. Mimo tego, że dalej prowadzę biznesy już większe, już mógłbym tych rzeczy nie robić, to ja zawsze na początku sam sprawdzam pewne rzeczy. Na przykład roznoszenie plakatów. Reklamowałem się w taki sposób, że roznosiłem plakaty. I naprawdę na początku sam je roznosiłem. Więc to jest coś takiego, co sam działałem w tym temacie, sam to sprawdziłem, więc dokładnie wiedziałem, ile czasu roznosi się plakaty, ile czasu potrzebuje taka osoba, ile ja mogę płacić też komuś, jaki jest zwrot z tych plakatów. Więc na przykład zacząłem od plakatów. Jak to już fajnie funkcjonowało i zaczęli mi przychodzić ludzie, dołożyliśmy do tego bardzo szybko ulotki, to było ze sobą bardzo powiązane, później potestowaliśmy różne formy jeszcze plakatów, czy duże, czy małe, czy zrywki, czy takie po prostu bez zrywek i jeszcze różne grafiki. I to, co już od początku gdzieś też u mnie było ważne, to, żeby cały czas patrzeć, co mogę poprawić. Cały czas obserwowałem, fajnie już działało, mówię, dobra, to przetestujmy jeszcze inny rodzaj, na przykład plakatów. Bardzo szybko zacząłem robić właśnie różne portale ogłoszeniowe, teraz pewnie byłby to OLX, tak? Wcześniej gdzieś tam było to bardziej rozproszone i tych portali ogłoszeniowych było naprawdę sporo, na których można było dodawać ogłoszenia. W tamtych czasach też przy różnych gazetach, takich offline'owych, też były różne strony internetowe, na których można było dodawać ogłoszenia, więc też tym się zajmowałem. Później wykupiłem reklamę w gazetach,
coraz szerzej działaliśmy z tymi gazetami, a później przyszedł czas właśnie na reklamę w internecie, czyli Google AdWords, Facebook, i w każdej z tych rzeczy była ta sama zasada. Siadaliśmy, patrzyłem albo ja, albo miałem kogoś dobrego, kto się na tym zna, siadaliśmy do tego i ja też byłem przy tworzeniu pierwszych tych kampanii, a później przy optymalizacji i patrzyliśmy, co można zrobić lepiej. Teraz to się wszystko nazywa testy AB, jeszcze tam kilkanaście lat temu pewnie już w agencjach marketingowych to znali, natomiast tak w działalnościach jednoosobowych to rzeczywiście było no nie aż tak popularne, więc wtedy to było coś takiego, co mi dawało też rezultaty, dlatego że cały czas sprawdzałem, co można zrobić lepiej, jaki koszt kampanii będzie tańszy na pozyskanego klienta. Więc jak na tamte czasy, to i AdWords, i Facebook, i gdzieś tam plakaty, gazety, ogłoszenia drobne, wszystkie te rzeczy starałem się wykorzystywać i patrzyłem, co działa, co nie działa, co pozmieniać. Pewnie jeszcze jakieś kilka innych rzeczy doszło, bo tam SEO, tak, budowanie jakichś artykułów, tego typu rzeczy, to już było w dalszej kolejności. Ja natomiast od początku skupiałem się na tym, że mój marketing ma się zwrócić najlepiej w pierwszym tygodniu. Nie budowałem takich strategii, że jeżeli wydamy tam pierdyliard dolarów i zrobimy nie wiadomo co, to kiedyś nam się to zwróci, tylko ja od początku patrzyłem na takie formy marketingu, które mi przyniosą klientów najlepiej jutro. Tak, a jeżeli nie, to najdalej za tydzień i mi się to musi zwrócić, dlatego że ja nie mam kasy, żeby dużo inwestować i ja muszę reinwestować non-stop. Więc też zwracałem uwagę na taki marketing efektywnościowy, no i do dzisiaj mi to zostało, tak, że ja do dzisiaj patrzę na to tak, że takie rzeczy rozróżniam marketing i różnego rodzaju biznesy na skuteczne i na fajne. Czasami się patrzy na coś i mówi, kurde, fajnie byłoby to mieć, ale tak realnie jak popatrzysz na to biznesowe, jak popatrzysz na to, czy ten biznes ci się zepnie ostatecznie, tak, no to mówisz, chyba nie do końca. Owszem, podejmujemy teraz takie działania, na przykład jakieś PR-owe, tak? No to oczywiście to robimy, ale to jest bardzo ciężko mierzyć, tak? I to jest coś takiego, co pewnie przełoży się na jakieś współpracę. Jak się bardzo postarasz, to gdzieś to przypiszesz potencjalny przychód w firmie do tego, ale być może to będzie za tydzień, a być może za rok, a być może po prostu w jakimś innym biznesie. No i na moim obecnym poziomie to już ma jakiś sens. Ale w momencie, kiedy zaczynałem, działania PR-owe były absolutnie niepotrzebne i skupiałem się tylko na tym, co mi da od razu jakiś zwrot z tej inwestycji, a najlepiej taki, żeby już był zysk i jeszcze raz, żebym mógł obrócić tą kasą. Mhm. Żeby tak szybko się rozwijać, no to musiałeś zatrudniać ludzi. Nigdy nie brałem kredytu, więc nie do końca wiem, jak takie biura kredytowe działają, ale powiedz mi, do czego zatrudniłeś pierwsze osoby? No bo domyślam się, do takiego biura przychodzi klient, chce wziąć jakiś kredyt, więc ty mu musisz, nie wiem, wyliczyć, zrobić jakieś porównanie, w którym banku on taki kredyt może dostać, na jakich warunkach, tak, jakąś ofertę dla tego klienta przygotować. Więc które czynności jako pierwsze zleciłeś pracownikom? A jakie były czynności, które musiałeś wykonywać samodzielnie? Pierwsze na pewno były te takie właśnie związane z marketingiem, czyli z roznoszeniem plakatów, z dodawaniem ogłoszeń. Coś, co było bardzo powtarzalne i wymagało bardzo mało jakichś takich dodatkowych umiejętności, tak? Że wystarczyło zrobić jakąś tam, nawet nie że procedurę, ale po prostu pokazać i ktoś wtedy w ten sposób już działał. Natomiast ja zawsze miałem bardzo duże zaufanie do ludzi i powiem, że kolejne już bardziej takie na przykład właśnie prowadzenie biura kredytowego, udzielanie tych kredytów, to ja bardzo szybko dałem ludziom bardzo dużo takiej wolności. Wysyłałem ich zawsze na różne szkolenia, czy to branżowe, czy z jakichś umiejętności miękkich. Sam sporo czasu poświęcałem na szkolenia, natomiast bardzo szybko rzeczywiście u mnie większość osób w biurze już czwartego dnia na przykład obsługiwało pierwszego swojego klienta. Tak, gdzieś tam później, jak już miałem jakieś osoby, ktoś szedł na jakieś szkolenie do biura, w pierwszy dzień oglądał, jak to funkcjonuje. W ogóle tak z boku się przyglądał, później był wdrażany, były pokazywane systemy. Później przy jakimś opiekunie zaczął obsługiwać jakiegoś klienta, a później już zaczął po prostu samemu działać, tak? No i my też sam się w większości rzeczy nauczyłem, więc uznałem, że też jak zatrudniam mądrych ludzi, to ci ludzie też pewnych rzeczy się nauczą, a na bieżąco staraliśmy się dawać edukację, starałem się korygować pewne rzeczy, no więc raczej w taki pozytywny sposób, przynajmniej ja tak to widzę, że siadaliśmy, pytałem się, z czym są jakieś wyzwania, co można zrobić lepiej, no i wtedy pracowaliśmy nad tym. Oczywiście na pewno popełniłem wiele błędów, ale tak jak później, to co mi dało takiego fajnego kopa, w momencie kiedy wychodziłem z tych długów i potrzebowałem zatrudniać kolejne osoby, to w momencie kiedy dzwoniłem do ludzi, których wcześniej przed bankructwem musiałem pozwalniać, to wszyscy ci ludzie do mnie chcieli wrócić, więc powiedzieli, dobra Marcin, wiemy, że nie wszystko zrobiłeś jak należy, ale byłeś dobrym szefem i chcemy dalej z tobą pracować, więc
do teraz bardzo szybko ludziom daje dużo wolnej ręki, dlatego że w internecie, czy w ogóle wśród na jakichś szkoleniach, bardzo często ludzie mówią tak, że o, zrób tak biznes, buduj tak zespół, żeby ludzie poczuli się częścią tego biznesu. A ja nie chcę, żeby oni się poczuli częścią tego biznesu, ja chcę, żeby oni byli częścią tego biznesu. To nie chodzi o to, żeby stwarzać jakieś sztuczne warunki, żeby im mówić nie wiadomo jakie przemowy. Trzeba zrobić taki biznes, żeby ci ludzie naprawdę byli częścią tego biznesu, żeby oni, a jak to zrobić? No muszą mieć odpowiedzialność za to. Tak? Bardzo często komuś mówimy, będziesz zadane zadanie odpowiedzialne. A później co drugi dzień pytamy się, a jak to zrobiłeś, a czy to jest dobrze, a pokaż mi to poprawię, a zrobię to za ciebie, a daj to poprawię, tak? No i w ten sposób ludzie się denerwują, przedsiębiorcy, że na nic nie mają czasu, że ciągle muszą ludzi poprawiać, tak? A takie osoby też raz, drugi, trzeci to przekażą i dalej już same mówią, dobra, w razie czego ktoś to poprawi. A jeżeli ja komuś dałem zadanie, ktoś to zadanie, niezależnie od tego, czy zrobił dobrze, czy źle, ale ja zapytałem po prostu później, jak poszło, co się wydarzyło, jaki mamy wynik, no i na przykład się okazało, że nie poszło dobrze, że mamy jakąś stratę. Ja mówię, no dobra, trudno, trzeba to ogarnąć, powiedz mi, jak to zrobisz następnym razem. No i takie osoby były zaskoczone, kurczę, nie zostałem zwolniony, nie nakrzyczał, nic się takiego złego nie wydarzyło, tak, nie odebrał mi tych zadań, więc ja następnym razem muszę zrobić to dobrze, dlatego że po prostu dalej mi ufa, dalej mi wierzy i wiem, że ja naprawdę jestem za to odpowiedzialny. No i to jest bardzo ważne, że ja od początku ludziom dawałem odpowiedzialność. Teraz podczas budowania tego nowego właśnie biznesu mikroleasingowego miałem dosłownie 2 tygodnie temu taką rozmowę HR-ową z jedną z dziewczyn w zespole i ona mu i pytam się, co jej się podoba, co jej się nie podoba, bo musi mi powiedzieć, co musi być, co jest do poprawy, ale ja zawsze też ludzi proszę o to, żeby mówili mi, co powinno zostać, dlatego że w momencie, kiedy ja bym się skupiał tylko na tym, co trzeba poprawić, przy okazji mógłbym zepsuć coś, co działa już dobrze. No i ja się ją pytam, co jest u nas takiego fajnego, co jej się podoba. Tak, no i ona mówi, kurczę, że wy tak ufacie ludziom, że wy tak dajecie mi nam te zadania, później tego nawet tak mocno nie sprawdzacie i my naprawdę czujemy się tutaj zaangażowani, odpowiedzialni za to, co się dzieje. Chwilę później miałem spotkanie z koleżanką, która jest w zarządzie. Ja mówię, Patty, kurczę, oni się nie zorientowali, że my nie ogarniamy jeszcze, nie? Po prostu oni myślą, że to jest, wiesz, aż takie zaufanie, nie? Także, a my po prostu mamy masę zajęć, tak? I naprawdę nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, ale to po prostu działa, tak? I ludzie w momencie, kiedy dostają, ale tak naprawdę dostają odpowiedzialność za dane zadanie, wtedy bardzo dużo są w stanie zrobić i są naprawdę czasami więcej niż na początku myśleli, że są w stanie zrobić. I w momencie, kiedy im się o tym powie i powie im się, że im się ufa, tak, i rzeczywiście tak jest, to ludzie naprawdę rosną i osiągają wielkie rzeczy. Jak byłeś na coachingu u Kamili Rowińskiej, powiedziałeś, że na każdy kolejny coaching miałeś do osiągnięcia pewne cele. Jakie to były cele? Tak szczegółowo trzeba by się było cofnąć. Natomiast myśmy zawsze robili, jakby współpracując z Kamilą, zawsze było tak, że na początku coachingu określaliśmy cel coachingu i co chcemy doprowadzić. Natomiast też na koniec, podsumowując to, musieliśmy mieć jakieś konkretne właśnie zadania, które były do wykonania, żeby też jakoś na kolejnym coachingu podsumować to, czy poprzedni miał sens, czy w dobrym kierunku w ogóle myśleliśmy. I to było na przykład coś takiego jak porozmawianie z prawnikiem, czy zebranie wszystkich możliwych swoich zobowiązań, jakie są, skontaktowanie się ze wszystkimi wierzycielami, zebranie wszystkich tych dokumentów, ustalenie kwoty jakiejś tam, którą zapłacę prawnikowi i celów, które chcemy osiągnąć. Równolegle na przykład nawiązanie iluś tam współprac, kontaktów, czy też przy powrocie już później do Gliwic, no to na przykład właśnie znalezienie odpowiedniego lokalu, nawiązanie odpowiedniej ilości współprac, zebranie odpowiedniej ilości środków, żeby przygotować się właśnie do marketingu, tak? I to były jakieś konkretne zadania. Myśmy też nie ustalali takich rzeczy, można powiedzieć, bardzo od myślnika, tak? Że tam, nie wiem, lista 60 zadań, które muszę zrobić w tym tygodniu. Raczej to była lista 5 głównych celów, które mam osiągnąć i ja powinienem wiedzieć najlepiej, jak osiągnąć te konkretne cele, a jeżeli z czymś miałem większe wyzwanie, wtedy o tym rozmawialiśmy. Kolejny biznes, który rozpoczynasz, już wspomniałeś o tym, to mikroleasing. Powiedz, co to takiego, na czym to polega? A mikroleasing jest to spółka, która zajmuje się finansowaniem leasingów osobom prywatnym. W Polsce jest bardzo znany leasing, ale głównie u przedsiębiorców i głównie na finansowanie samochodów. To o tym wiedzą wszyscy. A mało kto wie, że w Polsce można też finansować poprzez leasing zarówno osoby prywatne, jak i teraz dalej poprzez właśnie co można leasingować. My głównie leasingujemy małe sprzęty AGD, RTV do 2000 zł, czyli telefony, telewizory, jakieś meble. Tak, przychodzą do nas osoby zarówno takie, które chcą otworzyć jakiś biznes. Dla przykładu, gdybym ja w momencie, kiedy miałem takie problemy, jakie miałem i chciałem otworzyć biuro,
biuro kredytowe, to ja mógłbym się zgłosić do takiej spółki leasingowej i powiedzieć, kurczę, chcę teraz otworzyć biuro kredytowe, potrzebuję kupić 2 biurka, 3 szafy, telefon i coś tam, i na przykład komputer, tak? I patrzymy po kolei, wysyłam linki do takiej firmy jak nasza i sprawdzam wtedy, jakby, czy w ogóle dostanę, bo oczywiście, że nie dostają u nas wszyscy, też to sprawdzamy i weryfikujemy. Natomiast sporo osób naprawdę jesteśmy w stanie obsłużyć i im właśnie wyleasingować tego typu sprzęty. Na razie działamy tylko w 3 województwach, dlatego że cały czas staramy się o jakieś większe finansowanie. Na początku sam zainwestowałem w to i to już teraz tak naprawdę za chwilę będziemy mieli roczek, za jakieś 2 tygodnie od podpisania pierwszej umowy. No i wiadomo, że na początku zainwestowałem w to swoje środki. Później 2 z moich spółek też się do tego przyłączyły i zaczęły inwestować w te leasingi. Później gdzieś tam rodzina, znajomi, przyjaciele, a teraz od 3 tygodni zbieramy, jakby już ogłosiliśmy oficjalnie, że przyjmujemy inwestorów do naszego projektu, dlatego że musimy zrobić z tego skalę. Widzimy, jak to funkcjonuje, widzimy, jakie są blaski, widzimy, jakie są cienie, tak? Natomiast wszystko idzie zgodnie z planem, a jeżeli coś szło niezgodnie z planem, to wiemy, jak z tym pracować. Natomiast no, najważniejsze, Excel nam cały czas mówi, że to jest rentowne i że cały czas mamy tutaj wysoką rentowność i jesteśmy w stanie zarówno inwestorom sporo płacić, jak i samemu na tym dobrze zarabiać. No a to, co jest kluczowe w rozwoju tego biznesu, cały czas mamy zadowolonych klientów. No i mimo tego, że działamy tylko rok, a w tej branży to jest naprawdę mało i działamy na razie tylko w 3 województwach, to już teraz mamy ogromny procent osób z polecenia. Oczywiście, gdybyśmy wyłączyli całkowicie kampanię, to pewnie by nam się jeszcze wszystko nie spinało. Natomiast widzę, że chyba w żadnym biznesie, nawet w takich biznesach, które były naprawdę takie bardzo społeczne, takie jak na przykład spółka Mediator, która jest taka oddłużeniowa, w której powinno to po prostu się rozchodzić wszystko pięknie, to nawet w takich biznesach nie mieliśmy tylu klientów z polecenia, co właśnie w microleasing.pl. Okej, okay, dlaczego w ogóle jakaś osoba prywatna miałaby od Was wziąć sprzęt w leasingu, zamiast na przykład jakiś tam mały sprzęt RTV sobie kupić na raty w sklepie? Czym to się różni? Co, widzę, że mamy kilka rodzajów, kilka jakby tak klientów, czy tam dlaczego oni w ogóle do nas przychodzą, mają różne motywacje. Niektórzy klienci po prostu chcą to załatwić online. No i jeżeli mamy klientów z jakichś wiosek, no to oni znaleźli naszą reklamę, tak, czy tam po prostu się wyświetliła, klikli, zaczęli wypełniać bota, tak, czy tam formularz na chatbocie, no i wtedy po prostu dostali już akcept, to stwierdzili, dobra, to po prostu chcę, tak. Część osób i to jest jakby ten powód, że my to wysyłamy też kurierem, ten sprzęt, tak? Nie muszą się nigdzie wybierać, więc osoby, które mieszkają na wsiach, dla których byłby to problem, może nie do końca wiedzą, czy ktoś by im to przywiózł, tak? No to wtedy z nami wszystko załatwiają albo na czacie, albo przez telefon. Druga część klientów to są na pewno też tacy, którzy nie zawsze dostaliby na raty to po prostu w jakiejś instytucji, która by zaczęła ich sprawdzać w BIK-u. Być może już mają jakieś wyzwania swoje finansowe. No i teraz kolejne osoby, no to są właśnie z polecenia. I tu jestem bardzo zaskoczony, dlatego że bardzo często są to osoby, które dostałyby czy leasing, czy kredyt, no w każdym banku, po prostu duże dochody, czysta historia, ale na przykład przyszła kobieta do domu, powiedziała, że jej koleżanka z pracy, która siedzi w biurku naprzeciwko, wzięła sobie tam jakiś telewizor i mają telewizor w sypialce i ona też chce mieć telewizor w sypialce i mówi do swojego męża, że ten mąż ma się do nas po prostu zgłosić i ma załatwić taki telewizor. Tak? I po prostu. No i takie osoby są. Inne przypadki są takie, że na przykład mąż pracuje za granicą, kobieta jest w Polsce, minął weekend, mąż akurat nie miał możliwości przelania pieniędzy z zagranicy do Polski, a jej się telefon na przykład zepsuł. I ona po prostu teraz nie ma tutaj środków, ogólnie są w miarę majętnymi ludźmi, czy też po prostu jakoś tak normalnie funkcjonują. Natomiast w tym momencie po prostu tego potrzebuje, żeby skorzystać z naszej usługi. Pewnie tych sytuacji jest wiele, wiele więcej. Ja też nie znam przykładów wszystkich, a nawet większości naszych klientów, natomiast tego, co sobie tam bardzo często staram się być blisko tego biznesu, blisko klientów i tych konkretnych historii i nieraz nawet sobie tu na korytarzu z klientami rozmawiałem, bo niektórzy też do nas przychodzą, czy to oddać jakąś gwarancję, czy przyjść po prostu coś się dowiedzieć. Mimo tego, że obsługujemy ich online, to przychodzą też czasami, szczególnie jak ktoś jest z Gliwic, porozmawiać, coś zapytać i wtedy też, jeżeli mam tylko chwilę, to staram się zawsze kilka zdań z nimi zamienić, dlatego, że wtedy zawsze też jakieś mam dodatkowe pomysły, czego oni jeszcze potrzebują, co by było fajne, co moglibyśmy u nas zrobić, żeby klienci byli bardziej zadowoleni, a my nadal, żebyśmy mieli odpowiednio dużą marżę. Wy finansujecie tylko nowy sprzęt, czy używany też?
Nowy. Póki co używamy, finansujemy tylko nowy sprzęt z sklepów i no i na razie na tym się skupiamy. Oczywiście już mamy też przygotowane umowy na dalszy rozwój. Widzimy, że jest potencjał na to, żeby zwiększyć też, bo na razie robimy do 2000 zł. Chcemy zwiększyć to do 5000 zł, ale tylko u osób, które mają większe dochody. Chcemy też dla klientów powracających zwiększyć limity i mamy już przygotowaną dokumentację, żeby leasingować samochody, ale samochody używane do 10000 zł, czyli też taka kategoria samochodów, które najmniej tracą na wartości, które nie są finansowane przez praktycznie żadną spółkę leasingową, dlatego że wszystkie spółki leasingowe zaczynają od 30-20 tysięcy złotych, gdzieś tam idą w górę. My chcemy wchodzić w takie nisze, w których nie działa nikt inny, tak? Dzięki czemu też dotrzemy do odpowiedniej grupy klientów, no a sami będziemy mogli też po prostu zrobić wyższe marże niż inne spółki leasingowe, które muszą, jakby nie było, ze sobą walczyć ofertą. Mhm. Oferujecie też możliwość inwestycji w waszą spółkę. Powiedz, jakie to są opcje? Nie wiem dokładnie, kiedy będzie publikacja tego podcastu, dlatego mogę powiedzieć, że do końca sierpnia to jest 9,14% płacimy w skali roku. Od roku do 3 lat można podpisać umowę, a od 1 września będzie to 7%, dlatego że teraz można powiedzieć, taką mamy promocję wakacyjną. Później i tak też na start, dlatego że dopiero niedawno ogłosiliśmy możliwość finansowania czy inwestowania w nas. Później 7% też to będzie bardzo atrakcyjny procent, natomiast no też chcemy, wiadomo, bardzo bezpiecznie to prowadzić, bezpiecznie dla siebie. Zakładam, że muszę patrzeć na bezpieczeństwo nasze, bo nasze bezpieczeństwo to bezpieczeństwo inwestorów. Druga opcja to jest taka, że możemy zrobić też cesję tych umów i tutaj gdzieś rozmawiamy bardziej z takimi profesjonalnymi podmiotami jak spółki windykacyjne, które są zainteresowane po prostu przejmowaniem całych portfeli takich klientów, którzy z nami podpiszą umowę, żeby na tych samych zasadach po prostu przejąć to i odkupić od nas takie umowy. Mhm. Tam jest minimalna kwota inwestycji. Ile wynosi? Staramy się od 50 tysięcy i zakładam, że od 1 września to będzie 50 tysięcy. Teraz w obecnej promocji mamy od 20 tysięcy złotych można u nas zainwestować na te 9,14%, a od 1 września będziemy właśnie zejdziemy do 7%, a później, no i też będziemy chcieli od 50 tysięcy złotych brać inwestorów. My też do tego podchodzimy tak, że chcemy mieć jakieś relacje z tymi osobami, chcemy też od każdego przyjąć taką kwotę, żebyśmy my mogli też poświęcić jakiś czas tej osobie na jakąś rozmowę, na wytłumaczenie, na święta, żeby im wysłać jakiś fajny prezent, tak, żeby też budować relacje, żeby odpowiedzieć jakąś taką swoją społeczność tu wokół nas też inwestorską budować, więc stąd takie decyzje o tym, że nie chcemy mieć bardzo dużo małych inwestorów, raczej właśnie takich średnich, bo też no od 50 tysięcy zakładam, że to nie są po prostu jakieś duże, czy tam bardzo duże inwestycje, dlatego że też rozmawiałem czy to z domami maklerskimi, czy jestem w trakcie rozmów z jakimiś funduszami, to są zupełnie inne kwoty, natomiast ja na razie się wstrzymuję z takimi współpracami, na przykład czy to z domem maklerskim, czy z funduszami bardzo dużymi, dlatego że ja też sobie cenię bardzo niezależność i myślę, że dla mnie jest też bezpieczniejsze, kiedy mam większą dywersyfikację. 9-14% no to jest spore oprocentowanie. Tak. Czy dla Was nie byłoby tańsze finansowanie na przykład z jakichś, nie wiem, funduszy unijnych, czy nawet jakimś kredytem bankowym, czymś takim? Wiesz co, jeżeli chodzi o kredyt, prawdopodobnie będziemy, jestem w trakcie nawet rozmów z trzema bankami równolegle, natomiast to jest tak, że to ma być bardziej w formie linii kredytowej, zrobione, żebyśmy my też nie byli jakoś tak na sztywno, jakby nie, żebyśmy nie musieli po pierwsze od razu wydać całej tej kwoty, dlatego że tak jak powiedziałem, mi bardziej zależy na takim organicznym wzroście i płynności bardzo dużej, więc być może rzeczywiście kredyt, czy tą linię kredytową weźmiemy, natomiast jeżeli chodzi o fundusze unijne, ja nigdy nie brałem i to nie chodzi o to, że uważam, żeby to było coś złego, natomiast ja też myślę, że w momencie, kiedy pracujesz za swoje pieniądze, to dużo bardziej te rzeczy wszystkie kontrolujesz, pilnujesz, cenisz. Ja też uważam, że na przykład dlaczego ja w ogóle poszedłem do moich znajomych, tak, do mojej rodziny. W pierwszej kolejności sam w to zainwestowałem, tak? I ja wiem, że w momencie, kiedy ja inwestuję tam swoje pieniądze, w momencie, kiedy ja tu z innych moich biznesów zainwestowałem pieniądze, jestem w stanie iść do mojej mamy, jestem w stanie iść do moich przyjaciół i im powiedzieć, hej, teraz wasza kolej, jeżeli tylko chcecie, ja wam mogę dobrze zapłacić i możecie tutaj zainwestować, ale wiecie, że jako pierwszy to ja tutaj jakby zaryzykowałem, to ja tutaj wszedłem w ten biznes i już wszystko posprawdzałem i teraz wiem, co działa, a co nie działa i robimy tak, żeby było dobrze. Także ja takie mam podejście a propos różnego rodzaju dotacji czy funduszy, że wolę to robić po prostu za swoje i nawet jeżeli ja pożyczam skądś pieniądze, to też jest po prostu normalny biznes na rynkowych warunkach. Wiem, że część osób się ładnie rozwija na różnych funduszach, na dotacjach. Nie mówię, że
nigdy nie wezmę żadnych dotacji, natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy to nie jest jakby też, jeszcze nie wiem, ani chyba taka skala tego biznesu, żebym już wziął jakieś na tyle duże finansowanie, które by mi też pozwoliło po prostu poświęcić czas na pełną tą dokumentację, staranie się o to wszystko, później rozliczanie tego. No i niestety, ale nasłuchałem się też historii takich, gdzie fajne biznesy właśnie poprzez to, że zaczęły brać jakieś fundusze, gdzie zaczęły się skupiać nie na swoim biznesie, a na tym, żeby pozyskać finansowanie, no niestety, ale im biznesy nie do końca poszły, nie zawsze dostali wszystkie transze, różne rzeczy chcieli, jakby musieli dostarczyć różne dodatkowe dokumenty, o których na przykład na początku albo nie wiedzieli, albo te transze się na tyle mocno przesuwały, które mieli dostać, no że po prostu im nie do końca to poszło. Więc ja wolę ten bezpieczniejszy wariant, może bardziej organiczny rozwój, czy to właśnie współpraca z jakimiś inwestorami i tutaj krok po kroku rozwijanie tego biznesu. Jeszcze raz chcę podkreślić, bo wiem, że to może tak zabrzmieć. Ja nie jestem przeciwnikiem funduszy czy dotacji, po prostu w moim przypadku lepiej będzie, jak ja będę sobie funkcjonował i takie mam po prostu przekonanie i tak od zawsze sobie prowadzę moje biznesy. W jaki sposób inwestor będzie zabezpieczony, inwestując u Ciebie w Twoją firmę? Przede wszystkim na majątku całej spółki. Jeżeli ktoś chce, to albo tam właśnie z 3/7, to jest jakiś tam właśnie taki przepis, który bardzo zabezpiecza każdego inwestora. Mamy inwestora, który zażyczył sobie weksel, więc też bez problemu coś takiego podpisaliśmy. No i trzeba wiedzieć, że takie największe zabezpieczenie i bardziej tu porównujemy się do różnych innych instytucji finansowych, które na przykład biorą, czy to firm pożyczkowych, tak, które też pozyskują przecież inwestorów, no to nasza przewaga jest taka, że my leasingując taki sprzęt cały czas, dopóki ktoś go nie wykupi, jesteśmy właścicielem takiego sprzętu. Więc w pozytywnym scenariuszu, kiedy ktoś spłaca cały leasing i wykupuje ten sprzęt, no to najnormalniej w świecie zarobiliśmy. Jeżeli ktoś jeszcze jest w trakcie spłacania, to oprócz tego, że dostajemy raty leasingowe, to cały czas jesteśmy właścicielem tego sprzętu. Tak? A jeżeli komuś noga by się potknęła, no i nie byłby w stanie tego spłacać, no to ten sprzęt powinien do naszej firmy wrócić, a różnicę pomiędzy tym, co mieliśmy zarobić, a tym, co już wpłacił i wartości sprzętu, no to i tak ktoś musi dopłacić, tak? Więc jakby umowa leasingowa bardzo zabezpiecza spółkę leasingującą, no a bezpieczeństwo spółki leasingującej jest bezpieczeństwem inwestorów. Super, Marcin. Powiedz jeszcze tak na zakończenie, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć, gdyby może chcieli zainwestować u Ciebie, gdzie Cię szukać? Sama inwestycja i opis tego jest na stronie microleasing.pl. Ja zapraszam do siebie na swojego fanpage'a Marcin Koszka Go Big or Go Home. Prowadzę też kanał na YouTubie, także też jako Marcin Kokoszka po prostu na YouTubie. No i tam też się dzielę regularnie wiedzą biznesową, tym co u mnie się dzieje teraz biznesowo. Jest też wiele, dzisiaj sporo czasu poświęciliśmy na to, żeby trochę opowiedzieć o długach, o wychodzeniu z długów, więc tam na YouTubie też jest cała seria filmów o tym, jak wychodzić z długów, ale też wiele takich rzeczy na bieżąco, jak rozwijać biznes i marketingowe smaczki, i właśnie takie stricte biznesowe. Jest też cała seria takich inspiracji. Ja uważam, że bardzo ważne jest, żeby cały czas się edukować, rozwijać. Twój kanał jest tego też świetnym przykładem. Tak jakby podcast, tak, który gdzieś tu możesz cały czas się inspirować, słuchać, jak to wygląda u innych osób i dzięki temu łapiesz też inspirację do swojego biznesu. Więc ja też jestem za tym, żeby cały czas czytać książki, cały czas się uczyć, zarówno z takiej wiedzy twardej, biznesowej, ale też trochę miękkiej, trochę inspiracji. I tam też daję rekomendacje różnych książek, także YouTube, Instagram, fanpage i moja strona marcinkowka.com, która niebawem będzie nowa odsłona, także jak już będziecie mnie śledzić w innych mediach społecznościowych, no to tam wszędzie pochwalę się tym, jak już będzie nowa strona. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również, dziękuję bardzo. To był Marcin Kokoszka, a ja zapraszam Cię na stronę pawełleżoch.pl. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.